Na pulpicie Bossa Statica Trader okna części transakcyjnej można połączyć i zadokować w tym samym miejscu. Jeśli przy przeciąganiu okna ułożymy je w środku joysticka, pojawią się na nim dodatkowe strzałki i przeciągane okno zostanie połączone i zadokowane razem z oknem, które znajduje się pod spodem. Pomiędzy oknami zadokowanymi w tym samym miejscu ekranu przełączamy się za pomocą zakładek. Aby połączyć okna, można również przeciągnąć je do strefy zakładek. Zestaw połączonych okien można przesuwać razem i zadokować w innej części ekranu. Aby przenieść cały zestaw okien, należy złapać go za górną belkę. Aby odłączyć okno od zestawu, należy złapać je za zakładkę i przenieść na uchwyt dokujący lub oddokować. Kolejną wygodną opcją jest możliwość przypięcia okna za pomocą pineski. Okno przypięte pineską będzie schowane do zakładki i wysunie się po najechaniu kursorem na jego nazwę. Po wyjechaniu kursorem poza okno, okno automatycznie schowa się. Pineską można również przypiąć okna połączone w grupę. Na belce pojawią się wtedy wszystkie zakładki przypiętej grupy. Zakres wysuwania się przypiętego okna można regulować za pomocą przeciągnięcia belki okna i jest on zapamiętywany. Przypinać można okna ułożone zarówno pionowo, jak i poziomo, na każdej krawędzi pulpitu. Okien przypiętych pineską nie można przesuwać. Należy je najpierw odpiąć. Aby odpiąć okno, ponownie należy użyć ikony pineski. Pokazane funkcjonalności dotyczą tylko okien części transakcyjnej. Okna części analitycznej należy układać i konfigurować tak, jak w programie Statica 5.